Witam Państwa. Jak już tutaj zostałam zapowiedziana, nazywam się Agnieszka Głupska, jestem przedstawicielem firmy Biogenet. Firma Biogenet jest producentem dermokosmetyków marki Dermedic. Jeszcze do niedawna produkowaliśmy też suplementy diety, również leki. Na ten moment skupiamy już się tylko i wyłącznie na kosmetykach. Także to jest główny cel naszej firmy na ten moment. Jeżeli chodzi o naszą firmę, firma Dermedic mieści się w Łodzi. Produkujemy, wytwarzamy wszystko w Łodzi, także firma w 100% polska od wielu, wielu lat na rynku, także nie mamy się czego wstydzić. Produkujemy preparaty do aptek i do najlepszych zielarni. Tutaj właśnie pani Maria na Wojska Polskiego nasze preparaty sprzedaje z powodzeniem, także bardzo jej też za to dziękuję. Dobrze, ja nie ukrywam, że to jest mój debiut, jeżeli chodzi o tak duże prezentacje, więc z góry przepraszam, troszeczkę się denerwuję, ale postaram się tak w wielkim skrócie przedstawić, co to są dermokosmetyki, jakie mamy dermokosmetyki. Jeżeli chodzi o naszą firmę, w skrócie opowiem o trzech liniach, bo jeżeli miałabym opowiedzieć o tak naprawdę wszystkich, zajęłoby to około 3 godzin, także w mini pigułce. Jeżeli pojawi się zaproszenie na następne targi, tutaj obiecuję, że pojawi się nasz szkoleniowiec i to będzie jeszcze pewnie lepsza prezentacja. Także w skrócie zaczynam. Dermokosmetyki są to specjalistyczne produkty do pielęgnacji skóry, dostępne w aptekach, a także zielarniach. Dedykowane są skórze wrażliwej, alergicznej i problemowej, na przykład trądzikowej, naczyniowej czy atopowej. Wykazują działania pielęgnacyjne, a także uzupełniają leczenie wielu schorzeń skóry. Firma Biogenet tak jakby spełnia standard GMP, jest to Good Manufacturing Practice, czyli dobra praktyka wytwarzania, co oznacza, że zapewniamy najwyższą jakość produktów na każdym etapie procesu technologicznego. Od zaopatrzenia w surowce, przez magazynowanie czy produkcję. Marka Dermedic została stworzona z doświadczenia dermatologów. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych targach, kongresach i sympozjach zdobyliśmy zaufanie najbardziej wymagających klientów jako ekspert w pielęgnacji skóry wrażliwej. Jak już wcześniej mówiłam, skóra wrażliwa wymaga specjalnej pielęgnacji. Nasza firma proponuje następujące linie. Hydrain 3 jest to linia niebieska. Tak wygląda opakowanie na przykład krem żelu. Jeżeli Państwo sobie życzą, ja mogę część produktów puścić w obieg, jeżeli chcą Państwo zobaczyć, dotknąć. Tak? Tak? Dobrze. Już mówię. Linia Hydrain 3 przeznaczona jest do pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej oraz odwodnionej. Następna linia jest to linia Angio. Linia Angio jest to skóra naczynkowa oraz z tendencją do trądziku różowatego. Mamy również linię Normakne, jest to skóra tłusta mieszana ze skłonnością do trądziku. Linia Linum, kompleksowa pielęgnacja skóry suchej, bardzo suchej, atopowej oraz skłonnej do alergii. Linia Tolerance, pielęgnacja skóry nadwrażliwej, alergicznej, skłonnej do podrażnień oraz nietolerująca powszechnie dostępnych kosmetyków. Jako ciekawostkę przedstawię Państwu fakt, że do produkcji dermokosmetyków Dermedic stosowuje się wodę o najwyższej czystości. Jest to rezultat oczyszczania wody w wyniku procesu odwróconej osmozy, podczas którego pozbawia się ją wszelkich zanieczyszczeń oraz substancji o potencjale alergizującym i drażniącym. Zastosowanie w produkcji dermokosmetyków wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy ma istotne znaczenie dla osób o wrażliwej skórze, w tym szczególnie dla skóry dzieci i niemowląt.
Stosujemy również zasadę minimum składników, maksimum efektów, co oznacza, że do minimum ograniczono użycie substancji podrażniających, uczulających, zapachowych oraz barwników. Z kolei odpowiednia kompozycja i precyzyjnie dobrane stężenie składników aktywnych gwarantuje skuteczność preparatów pielęgnacji skóry wrażliwej i wspomaganiu terapii jej najczęstszych schorzeń. Drodzy Państwo, jako jedna z niewielu firm w składzie Linilinum, czyli naszych emolientach, używamy oleju lnianego, który ma wiele dobroczynnych działań. Tutaj puszczę kilka preparatów z Linilinum, dlatego że emolienty nasze wyróżnia przede wszystkim to, że mają lżejszą konsystencję, szybciej się wchłaniają i generalnie nie są tak jakby takie ciężkie. Tak? Także puszczę do obiegu krem do rąk, lekki balsam dziecięcy i krem do twarzy. W skrócie też chciałam opowiedzieć o oleju lnianym, bo to jest dość istotna sprawa. Oddziaływanie oleju lnianego na ustrój ludzki jest związane głównie z obecnością nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9 oraz liganów. Olej lniany zastosowany zewnętrznie wykazuje działania przeciwzapalne, łagodzące, zmiękczające, przyspiesza regenerację naskórka i skóry właściwej, na przykład po ostrych stanach zapalnych czy oparzeniach, udrażnia gruczoły łajowe, wspomaga działanie przeciwbakteryjne, ma również działanie przeciwświądowe i przeciwalergiczne. Łagodzi również objawy suchych egzem. Bardzo często stosowany w zewnętrznym leczeniu zmian łuszczycowych. Olej lniany używany jest do pielęgnacji skóry suchej przy atopowym zapaleniu skóry, nadmiernej suchości, czerwieni wargowej. Ponadto stosowany w postaci ciepłych okładów wpływa korzystnie na stan włosów i paznokci. Oprócz oleju lnianych w naszych emolientach mogą Państwo znaleźć alantoinę, mocznik, masło shea, ekstrakt z jęczmienia i lanolinę. Pacjentom, którym zależy na świetnej jakości i lżejszych konsystencjach, linia Linum i Linum Baby przypadnie na pewno do gustu. Powiem tylko, że linia Linum Baby to są preparaty od pierwszego dnia, także już maluszki w chwili urodzenia mogą nasze preparaty stosować. Mamy badania, badaliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w klinice u dr Narbut nasze preparaty, także tutaj śmiało polecam. Proponujemy pełną pielęgnację, począwszy od olejków, emulsji, kremów i balsamów. W okresie jesienno-zimowym warto zadbać o skórę nadwrażliwą, nadreaktywną oraz naczynkową. Skóra naczynkowa łatwo ulega zaczerwienieniom pod wpływem bodźców, takich jak stres, właśnie widać to w tej chwili u mnie. Także również niewłaściwa dieta, warunki atmosferyczne. Początkowo pojawia się rumień. Rumień ten ma charakter przemijający, z czasem może się utrwalić pod postacią naczynek, czyli inaczej teleangientazji. Skóra naczyniowa charakteryzuje się szczególną wrażliwością, a występowanie rumienia towarzyszy uczucie pieczenia i swędzenia skóry. W obrębie skóry naczyniowej mogą rozwijać się zmiany o charakterze trądziku różowatego. Nasze produkty do skóry naczynkowej dzielą się na dwa kremy dzienne. Jest to krem lekki i krem bogaty. Obydwa kremy mają zielony pigment, który działa na zasadzie korektora. Zielony pigment daje chlorofil, tak? Także jest to naturalny składnik. W dziennym kremie, jako ciekawostkę, mamy dodaną lukrecję, w kremie bogatym olejek arganowy. Krem bogaty może być stosowany całorocznie, jest polecany również na zimę. Dodatkowo obydwa kremy mają
filtr 15, także mamy też ochronę przeciwsłoneczną. Jeżeli chodzi o pielęgnację nocną, tutaj mamy krem na noc minimalizujący rumień. To będzie ten kremik, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę śmiało. W składzie kremu nocnego mamy wodę termalną, troksarutynę, olej z oliwek, olej z awokado oraz arnikę górską. Arnika górska daje też taki specyficzny zapach oraz żółty kolor. Ostatni produkt jest to cold cream. Proszę nie mylić, to nie jest krem zimowy, to jest krem mający działanie chłodzące. Stosujemy go miejscowo w momencie pojawienia się rumienia. Ma za zadanie zmniejszyć zaczerwienienie, obrzęk, wzmocnić i obkurczyć naczynia krwionośne oraz przynieść ulgę poprzez efekt chłodzenia. W składzie woda termalna, neutrazen 2,5%, troksarutyna, NA kompleks 4%. Jest to produkt już na pograniczu leku. W skrócie tylko powiem, że NA kompleks to taki kompleks ekstraktów roślinnych, oczaru wirgilijskiego, który poprawia koloryt i ukrwienie skóry, orzecha włoskiego, łagodzi podrażnienia i arniki górskiej, która działa oczyszczająco, przeciwobrzękowo, uszczelniająco i regenerująco oraz czerwonego winogrona, który wzmacnia naczynia krwionośne, hamuje przeznaskórkową utratę wody oraz łagodzi podrażnienia. W skrócie też opowiem o linii Tolerans. Linia Tolerans dedykowana jest skórze nadwrażliwej, nadreaktywnej, nietolerującej właśnie powszechnie dostępnych kosmetyków. Wszystkie produkty z linii zawierają w składzie neutrazen. Neutrazen jest to innowacyjny, nowoczesny trójpeptyd połączony z lipidami, który pomaga zmniejszać podrażnienia spowodowane promieniowaniem UV, reakcjami immunologicznymi i wewnętrznymi. Neutrazen koi podrażnioną skórę oraz pomaga przywrócić i utrzymać normalny próg jej wrażliwości, likwiduje obrzęki i zmniejsza rozszerzone naczynia krwionośne. Jeżeli Państwo chcą, to mogę tutaj też w obieg puścić dwa kremiki, dzienny i nocny. Jeszcze a propos linii Tolerans, taka moja tutaj sugestia, że to jest bardzo bezpieczny produkt, dlatego że oprócz tego, że on i złagodzi i ukoi skórę, to tak naprawdę nie spowoduje skutków ubocznych typu zatkania porów, tak, nie powoduje powstawania zaczerwienień. To jest bardzo bezpieczny produkt. Także jeżeli ktoś tak naprawdę nie wie do końca, jaką cerę ma, to Tolerans jest tak naprawdę najbezpieczniejszą opcją. Jeżeli jeszcze chodzi o nasze produkty, to tak w skrócie powiem, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o płyny micelarne. Nasz płyn Hydrain 3 zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce. Sprzedajemy go najwięcej wśród nie tylko polskich producentów dermokosmetyków, ale tych zagranicznych. Jesteśmy lepsi od Bioderma. Także to jest też bardzo istotna informacja. Płyn micelarny jest też przebadany okulistycznie, co jest bardzo ważne dla osób noszących soczewki, pracujących dużo przy komputerze, mających problem z podrażnieniem oczu. Linia Hydrain 3, co też bardzo ważne, to jest cała bazuje na wodzie termalnej i kwasie hialuronowym. W poszczególnych produktach dodawane są po prostu dodatkowe składniki, tak jak w kremie przeciwzmarszczkowym na dzień mamy algi, w kremie nocnym olejek arganowy, dodawany jest też mocznik, kompozycje olejków, masło shea. Także bardzo przyjazne produkty dla osób z cerą normalną, jak i również suchą.
Także z mojej strony to taka krótka prelekcja. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytanie, to ja bardzo chętnie odpowiem przy naszym stoisku. I bardzo dziękuję.